Kaplica na Dworcu Głównym we Wrocławiu jest jedyną kaplicą na pewno w Polsce, kto wie czy nie w świecie, nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Takiej kaplicy nigdzie nie ma. Kaplica jest dedykowana na pewno wszystkim podróżnym, którzy się tutaj pojawiają, ale i też jest to kaplica kolejarzy, bo nie można nie wspomnieć, że kaplica powstała dzięki życzliwemu gestowi zarządu Kolei Matki, którzy w ten sposób chcą ofiarować jeszcze ludzkości tę możliwość, żeby chwilę ciszy, chwilę zatrzymania na dworcu również zagospodarować w ten sposób. Kaplica otwarta jest 24 godziny na dobę przez cały każdy tydzień. Czy tak jak, żeby to z wysokim wykrzyknikiem powiedzieć, kapelan mówiący te słowa bardzo często powtarza 48 godzin na dobę. Generalnie rzecz biorąc, nie ma takich chwil, kiedy jest ona pusta. I to cały dzień. Budujące jest to, że w środku nocy ludzie pojawiają się. Grupy pobożne Wrocławia znajdują tutaj miejsce na swoje spotkania i adoracje. Ukluł się na podstawie tych kilku miesięcy funkcjonowania taki sąd, że jest to kaplica młodych ludzi i mężczyzn. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o ogromnej życzliwości i powiedziałbym jakimś profetycznym spojrzeniu naszego księdza arcybiskupa metropolity. Bo nie dość, że on monitorował przez lata inwestycje, to też jakby po poświęceniu, po uroczystości 25 listopada ubiegłego roku poszły za tym dekrety. Dekret i dokument o poświęceniu. Powstał też dekret ustanawiający kaplicę świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na Dworcu Głównym we Wrocławiu właśnie kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. Ksiądz arcybiskup znalazł podstawę prawną, w imię której jakby dołączył specjalnym dekretem możliwość założenia ksiąg na tyle, że kaplica daje możliwość kolejarzom i tym, którzy są z tym miejscem związani, możliwość udzielania im sakramentu chrztu, możliwość błogosławienia małżeństw, możliwość udzielania sakramentu chorych namaszczenia, a nawet powiedzmy sobie księgę zmarłych, ażeby tu notować tych, którzy się z tym miejscem identyfikują. Prawo kościołowe ustanawia możliwość zyskania odpustu zupełnego za pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. My mieliśmy świadomość tego, że dworzec jest miejscem, gdzie nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, by zadysponować te pół godziny. To stało się podstawą prośby do Stolicy Apostolskiej, aby zyskać przywilej otrzymania tego odpustu zupełnego w zamian za krótkie choćby nawiedzenie kaplicy i Najświętszego Sakramentu. Cieszymy się ogromnie, dlatego że w czerwcu penitencjaria apostolska wydała taki dekret. Tu mało tego, udzieliła takiej samej możliwości zyskania tego odpustu zupełnego, gdy człowiek nie może tu fizycznie być. Jeśli w duchu pielgrzymuje do tego miejsca z takim samym nastawieniem, może również zyskać ten odpust, będąc gdzieś poza
miejscem, poza dworcem, poza naszą kaplicą. Ten dekret penitencjaria apostolska udzieliła nam na najbliższych 7 lat. Dla pełności obrazu nie sposób, żeby nie zaprosić do samej kaplicy i zobaczyć to wszystko, co zostało przygotowane jako specjalny dar dla wszystkich, którzy ją nawiedzają. Przede wszystkim w każdej świątyni, w każdej kaplicy najistotniejszym miejscem jest ołtarz. Ołtarz udało nam się zbudować z autentycznego trawertynu. Opisany został fragmentem zaczerpniętym z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. On tam mówi te słynne słowa: radujcie się, Pan jest blisko. Drugim ważnym miejscem tej kaplicy jest oczywiście monstrancja, czy ściana tytułowa świątyni, czy kaplicy. Jak nie trudno się zorientować, w samym centrum jest przygotowane miejsce na Święty Sakrament, ale jakby zaproszeniem dla wszystkich, którzy się tutaj pojawiają, jest Matka Boża, która pierwsza czuwa, pochylając się nad obecnym w Najświętszym Sakramencie Jezusem Chrystusem. Tu nie sposób nie wspomnieć o niezwykle ważnej dla tego miejsca myśli, mianowicie owa monstrancja jest dziełem pracowni pana Mariusza Drapikowskiego i przez niego w jakiś sposób włączyliśmy się w nurt powstałego przed kilkoma laty Stowarzyszenia Maryi Matki Królowej Pokoju, Comunità Regina della Pace. Myślą założeniową tego stowarzyszenia jest, ażeby w różnych częściach świata znaleźć takie miejsce, gdzie będzie trwała, nieustająca, tak jak u nas, adoracja Najświętszego Sakramentu z jakimś określeniem, aby była to adoracja modlitwy, również o pokój. Jest jeszcze jedna ważny dla nas fakt i element tego wystroju. Na ścianie ołtarzowej znajduje się krzyż. Nieprzypadkowy krzyż. Istnieje w środowisku wrocławskim Towarzystwo Przyjaciół Kultury Kresowej, współtworzone także przez kolejarzy. To jest ważne, bo przez ich pośrednictwo ten krzyż otrzymaliśmy. Historia i podanie mówi, że śmierć tego, którego ten krzyż oznaczał, czy w jakiś sposób zapraszał do modlitwy, policzona jest wydarzeniami wołyńskimi. Nieprzypadkowo postanowiliśmy przywitać każdego wchodzącego do naszej kaplicy słowami przekazanymi z mądrości i świętości świętego Ojca Pio. Te słowa chcemy, ażeby swojego rodzaju były zaproszeniem do ucharakteryzowania wszystkiego tego, co tu wnosimy. Zarówno podsumowując każdą przeszłość, radując się teraźniejszością i dzieląc się swoimi nadziejami na przyszłość, ale i też te słowa są dla wszystkich, którzy stąd wychodzą. Chcieliśmy się zatrzymać jeszcze przy jednym bardzo ważnym miejscu tej naszej kaplicy. Było tysiące pytań, czy umieścić w kaplicy Najświętszego Sakramentu drogę krzyżową. Celowo staraliśmy się tę drogę krzyżową pokazać jako drogę, wędrówkę, umieszczając w różnych wysokościach poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Ogromną radością dla nas jest to, że
grupa ludzi. Pojawia się tutaj i po chwili modlitwy wyrusza w drogę krzyżową w obecności Chrystusa Eucharystycznego. Niezwykle wielu. Budujące jest to nieprawdopodobnie. Kończy tę drogę krzyżową albo rozpoczyna, leżąc krzyżem na posadzce naszej kaplicy i powierzając sprawy Panu Bogu. Nie mogło zabraknąć w tym miejscu wspomnienia patronki kolejarzy, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Tradycja mówi o tym, że święta Katarzyna była niezwykle mądrą, a jej też piękną kobietą. Gdy kolejarze po ustawieniu figury świętej Katarzyny zobaczyli ją tutaj, spuentowali to takim stwierdzeniem, że oni generalnie rzecz biorąc będą starali się przeglądać kilkakrotnie decyzje o przyjściu tutaj do kaplicy. No ja zdumiony pytam, no zaraz, ale dlaczego? Na co oni odpowiedzieli, bo będziemy mieli wątpliwości, czy patrzeć na Pana Jezusa, czy na świętą Katarzynę. Jesteśmy w kaplicy Miłosierdzia. Charakter tego miejsca określa wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego. Mało tego, jest to też, powiem brzydko, zaplecze, dlatego że tu znajduje się tabernakulum, w którym przechowujemy Najświętszy Sakrament. Mało tego, w sytuacjach raz po raz konieczności to tabernakulum przygotowaliśmy takie, ażeby można było tutaj również adorować Najświętszego Pana. On tu w drzwiach czy w drzwiczkach tego tabernakulum jest również dostępny do indywidualnej modlitwy. Mówię o radości dlatego, że spróbowaliśmy to w kontekście Wielkiego Postu. W godzinach mocno nikodemowych, bo od wysokości 22, zaproponować ludziom sposobność i okazję do pojednania sakramentalnego. Pojawienie się tutaj księdza i dyspozycyjność sakramentalna kończyła się gdzieś na wysokości 2-3 w nocy. Docieramy do finału naszego spotkania. Redaktor był łaskaw zapytać o marzenia kapelana kaplicy. One się już realizują, one się już utożsamiają. Myślę także, że przez sam fakt zaproszenia w tym filmie, w tym spotkaniu, tutaj do kaplicy, to marzenie będzie się jeszcze bardziej urzeczywistniało, przede wszystkim w tym, że wielu ludzi znajdzie tutaj miejsce na zatrzymanie na chwilę, na spotkanie z Chrystusem, na to, co przy Ojcu Pio mówiliśmy, będą mieli sposobność jakoś zamknąć przeszłość, ciesząc się obecnością miłości Chrystusa i zawierzyć swoje nadzieje na przyszłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli chciałbyś otrzymywać więcej tego typu informacji, wiadomości, artykułów, wspieraj nas, wspieraj telewizję EWTN Polska. Szczegóły na stronie ewtn.pl oraz pod tym filmem.